Nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby samochód spalił więcej niż mu wlałem. Słuchajcie, mam tutaj taką książkę wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Poprawa ekonomiczności i dynamiki samochodów osobowych, rok 1989. W 1989 roku jeszcze to byliśmy tuż przed pierwszymi instalacjami gazowymi, jakie się montowało w Fiatach, Polonezach i Żukach. To była jedna z pierwszych książek, którą ja przeczytałem, interesując się tym, ile pali samochód i dlaczego tyle pali, a ile mógłby palić i od czego co zależy. Łza wokół mi się zakręciła, znalazłem niedawno tą książkę na strychu, 33 lata temu, ale wiedza jakże aktualna. Być może, jeżeli zechcecie, w którymś odcinku powołam się na tą książkę, przytoczymy jakiś cytat, coś wam z niej przeczytam. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę, jakie czynniki wpływają na zużycie paliwa przez samochody. Producenci samochodów podają tak zwane średnie zużycie paliwa. Co to mówi nam w praktyce? W zasadzie niewiele, bo co to znaczy średnie? Jak lewą nogę włożę do miski z lodowatą wodą, a prawą do wrzątku, to średnio powinienem się czuć z tym dobrze. Gdyby deklarowane zużycie paliwa było zużyciem rzeczywistym, to w większości samochodów nie opłaciłoby się montować instalacji LPG. Wybrałem dla Was 10 realnych powodów, dla których samochody palą więcej paliwa. Ma to na celu ułatwić Wam podjęcie decyzji, czy w Waszym konkretnym przypadku warto jest założyć instalację LPG, czy też nie, bo nie każdemu się to będzie opłaciło, więc jedziemy z tematem. Pierwszym podstawowym czynnikiem decydującym o zużyciu paliwa przez samochody jest ich masa. Wyróżniamy masę własną, czyli to jest to, ile samochód waży na sucho, że tak powiem, czyli bez ludzi, bez paliw i tak dalej. Ale my nie jedziemy masą własną, tylko jedziemy masą rzeczywistą. Czyli jeżeli ja na przykład ważę, nie bójmy się powiedzieć, 107 kilo, a obiecuję, że będę starał się zrzucić tą wagę, ale nie ze względu na zużycie paliwa, tylko ze względu na to, że się będę prawdopodobnie lepiej czuł, jak będę szczuplejszy, ale nie brnijmy w to. Masa jest bardzo istotnym czynnikiem. Żeby daną masę przesunąć o odpowiednią drogę, potrzebna jest więcej energii. Energia się bierze z paliwa, czyli samochody typu Skoda Citigo, trzycylindrowe, 1.0 silnik, masa 850 kg, one będą paliły najmniej. Im będzie większy i cięższy pojazd, tym będzie palił więcej. Jaki my mamy na to wpływ? No, prosta sprawa. Jeżeli mamy samochód, który waży powiedzmy 1200 kg na sucho, to musimy sobie odpowiedzieć, jak będziemy jeździć? Czy będziemy głównie jeździć samemu, a jesteśmy na przykład bokserem wagi koguciej i ważymy bardzo niedużo, 60 kilo, dajmy na to? Czy też jesteśmy takim facetem jak ja, mamy słusznej budowy ciała żonkę, mamy dwa duże psy i będziemy ten samochód mocno obciążać? Jeżeli macie samochód cięższy, powiedzmy ciężki, to warto założyć gaz. Jeżeli macie samochód nawet nie ciężki, ale znacznie go obciążacie, to warto założyć gaz. Jeżeli macie samochód lekki i go nie obciążacie, to nie warto założyć gazu, jeżeli bierzemy ten czynnik pod uwagę. Przechodzimy do czynnika następnego. Jako drugi czynnik wybrałem wielkość samochodu w kontekście jego powierzchni czołowej oraz współczynnika oporu powietrza. Prosta sprawa. Samochody są różne. Jeden będzie miał, powiedzmy, dwudrzwiową Mazdę MX-3, która jest niziutka, albo jakąś Honda Civic. Niski samochód, płaski, mała powierzchnia czołowa. Tam się charakteryzują samochody sportowe. Ten samochód będzie pchał mało powietrza przed sobą. Będzie się wcinał jakby w to powietrze i w tym momencie zużycie paliwa tego typu samochodów będzie niezbyt duże. On nie będzie miał przez to... Jest to cecha, która powoduje zmniejszenie zużycia paliwa. Natomiast samochody większe, weźmy bardzo popularne SUV-y, czyli samochód w bryle swojej taki nadmuchany w górę i na dużych kołach, wysoki, dużo powietrza przelatuje pod samochodem, czyli pcha dużo tego powietrza. Tego typu samochody będą więcej paliły.
Jeżeli będą więcej paliły, no to macie odpowiedź. Samochód, który w swej bryle jest duży, jest gabarytowy, jest obszerny, tam warto będzie pomyśleć o założeniu gazu. Jeżeli mamy samochód płaski, niski, to już niekoniecznie. Punkt trzeci. Sprawność energetyczna silnika. Tak pokrótce mówiąc, sprawność energetyczna silnika spalinowego jest na poziomie między 30 a 40%. Te najlepsze, najnowocześniejsze silniki, co to oznacza w ogóle, bo to może Wam powiem. Jeżeli 10 litrów, powiedzmy, zatankujemy benzyny, to tak naprawdę realnie na ruch samochodu wykorzystane zostaną 4 litry benzyny, bo te pozostałych, jeżeli mówimy o sprawności 40%, bo pozostałe 6 litrów wyemitujemy w postaci ciepła z rury wydechowej, z silnika. Silnik jest maszyną cieplną, nie ma za dobrej sprawności. I teraz, dlaczego o tym mówię? Im nowocześniejsze silniki, czyli stare silniki, powiedzmy silnik 1.6 bez turbodoładowania na wtrysku pośrednim, wykazuje się sprawnością, powiedzmy, 30%, automatycznie jego apetyt na benzynę, żeby przesunąć tą bryłę samochodu o jakiejś tam masie, będzie większy. Do takich samochodów z prostymi silnikami i przestarzałymi warto założyć gaz, bo to będzie tańsza instalacja i no ponieważ one mają małą sprawność, więc mają duże zapotrzebowanie, duży apetyt na paliwo, więc warto jest zastąpić paliwo droższe paliwem tańszym, czyli zastąpić benzynę gazem. Nowoczesne samochody mają wtryski bezpośrednie, mają wtryski dualne. Czemu to służy? To służy podniesieniu sprawności silnika, czyli dokładanie turbosprężarki, czyli na przykład dzisiaj z silników trzycylindrowych 1.0, bardzo zaawansowanych technologicznie, mamy większą sprawność z malutkiego silnika i tam gaz będzie się mniej opłacał, bo instalacja musi być bardziej zaawansowana, musi być droższa, a siłą rzeczy ten samochód będzie nie palił zbyt dużo, jeżeli tylko weźmiemy ten czynnik pod uwagę. Czyli silnik o niskiej sprawności energetycznej, czyli silniki przestarzałe, tam opłaci się montować gaz. W silnikach najnowocześniejszych już może niekoniecznie. Ale nie jest to jedyny czynnik, bo te wszystkie czynniki oddziałują wzajemnie na siebie. Niemniej jednak taka jest zasada. W przestarzałych silnikach warto montować gaz, w nowoczesnych należy się głęboko zastanowić. Punkt czwarty, stosunek mocy do masy. Posłużę się tu przykładem Daci Sandero, która jest mniejsza i waży około 1180 kg i Daci Duster 1331 kg. Ten sam silnik zastosowany w tych dwóch samochodach powoduje, że korzystniejszy stosunek mocy do masy jest w Daci Sandero, przez co mniej się opłaci założyć gaz do Daci Sandero, a bardziej do Daci Duster, bo ten silnik tam będzie bardziej obciążony, będzie więcej kilogramów ciągnął, zatem będzie więcej palił i więcej się jest większa opłacalność założenia gazu w Daci Duster niż w Daci Sandero. Punkt piąty. Układ, suma oporów układu jezdnego i transmisyjnego. Zostańmy przy tej Sandero i Dusterze. Jak wiemy, Duster jest takim SUV-em, jest uterenowiony, więc układ jezdny, większe koła, szersze koła, wyższe zawieszenie, półosie, możliwość napędu na 4 koła i taka na przykład Dacia Duster z napędem na 4 koła będzie sumę tych oporów układu jezdnego miała większą niż Sandero z napędem na jedną oś czy Dacia Duster z napędem na jedną oś. Mamy prostą odpowiedź. Jeżeli mamy samochód z napędem na 4 koła, warto pomyśleć o założeniu gazu. Jeżeli mamy napęd na jedną oś, mniej. Jeżeli mamy samochód nieduży i z prostym układem transmisyjnym na wąziutkich kółkach, to jest najmniejsza korzyść wtedy, bo korzyść odnosimy wtedy, kiedy zużycie paliwa jest wysokie. Tutaj niezwykle istotnym czynnikiem jest również stan ogumienia. To jakie mamy opony, bo opony są też w różnych kategoriach jakościowych, różne mają parametry, jeśli chodzi o opory toczenia i o przyczepność. Więc ten sam samochód wyposażony w 3 różnego producenta opony też będzie inaczej spalał paliwo. Jeden mniej, drugi więcej.
Kierowca ma jedynie wpływ przy ogumieniu na ciśnienie w oponach. Jeżeli będziemy utrzymywać ciśnienie na dobrym poziomie, nie będziemy dopuszczali, żeby jeździć na zbyt miękkich oponach. Możemy pompować też troszeczkę więcej. Jeżeli jeździmy po równych, płaskich drogach, możemy pompować opony trochę mocniej. Wtedy samochód będzie się lżej toczył i będzie mniej palił. Jeżeli jeździmy po dziurawej łodzi, ja zawsze utrzymuję ciśnienie niższe, żeby ta opona była miękka. Raczej oszczędzam zawieszenie, żeby się nie wybijało i poprawiam komfort jazdy. A i tak godzę się z większym zużyciem paliwa, bo przecież jeżdżę na gazie. Także są czynniki, na które mamy wpływ, a są takie, na które wpływu nie mamy. Punkt szósty, wpływający bardzo znacznie na zużycie paliwa, to warunki atmosferyczne, a w szczególności temperatura otoczenia i siła i prędkość wiatru, w zasadzie prędkość wiatru. Dlaczego o tym mówię? Prędkość wiatru może nie będzie decydująca, jeśli chodzi o jazdę po mieście, ale na trasie już tak. Przeciwny wiatr może w znacznym stopniu podnieść zużycie paliwa. Prosty przykład, jeżeli wiatr wieje z prędkością powiedzmy do 40 km na godzinę i jest od czoła, a my jedziemy z prędkością 100 km na godzinę, to jest taki opór. Gdyby w innym rejonie, gdzie nie wieje wiatr, inny kierowca tym samym samochodem jechał z prędkością 140 km na godzinę. Sumują się te prędkości, tak więc jazda przy bardzo wiecznej pogodzie będzie skutkowała zwiększonym zużyciem paliwa. Podobnie jak jazda w niskich temperaturach, no bo wtedy w grę wchodzi faza rozgrzewania. Zima potrafi nam i niesprzyjające warunki atmosferyczne potrafią nam nawet podwoić zużycie paliwa. Czyli będzie ten sam samochód, ten sam kierowca, wszystko będzie to samo, ta sama droga, ale zmienią się warunki atmosferyczne i zużycie paliwa również bardzo mocno się zmieni. Trochę energii z gazem, bo dzisiaj deszczowa pogoda, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. A więc jedziemy z punktem siódmym. Ukształtowanie terenu i jakość dróg. Mamy tereny nizinne, wyżynne i górskie. Taki sam samochód, jeden kierowca, dwóch braci bliźniaków, jeden mieszka w górach, powiedzmy w rejonie, niech nie będą to wysokie góry, niech to będą rejony Walimia, tam gdzie byliśmy na rajdzie Walimska Zimówka. Drugi natomiast mieszka na terenie tutaj Łódź, gdzie są same niziny, tak? Jego sposób eksploatacji samochodu, siłą rzeczy mieszkając w górach musi pokonywać wzniesienia. W takiej sytuacji samochód zawsze będzie palił więcej niż u tego ziomeczka, który jeździ na nizinach. Więc jeżeli mieszkamy w terenach górskich czy wyżynnych, a drogi mamy nie najlepszej jakości, czasami będą to drogi gruntowe, po których opór toczenia wzrasta, bo lżej się jedzie po gładziutkim, równiusieńkim jak stół asfalcie, a jak będzie już droga jakaś lekko grząska, jakieś łączniki szutrowe, coś gdzieś kawałek po piasku, to wtedy opory toczenia rosną i ukształtowanie terenu jakby też pogarsza jakby nam ten stan dróg, bo łatwiej jest utrzymać drogę w czystości i elegancką na terenach nizinnych. Nie rozwijając tematu, dla takiego samego samochodu ten kierowca, który eksploatuje na wyżynach czy w górach swój samochód, ma większy sens założenia gazu niż ten, który jeździ po płaskich, równych drogach. Warunki drogowe jeszcze są bardzo istotne. W zasadzie są takie cztery podstawowe typy warunków drogowych, w jakich możemy jeździć. Pierwszy to jest jazda miejska do 50 km na godzinę w mieście. Taka jazda, bym powiedział, manewrowa. Jeżeli ktoś dużo jeździ po mieście, to warto założyć gaz. Choćby nawet też dlatego, oprócz samej oszczędności, będziemy mniej zanieczyszczać środowisko, będzie się nam w mieście łatwiej oddychać, jak będą samochody na gaz. Drugi typ jazdy, który po jakich typach dróg możemy się poruszać, to są drogi podmiejskie i drogi ekspresowe. Trzeci typ to są autostrady. Jeżeli ktoś jeździ dużo po autostradach, też sobie musicie odpowiedzieć na pytanie, bo tutaj
Jeżeli ktoś jeździ dużo po autostradach, to też jak najbardziej warto jest założyć gaz i szczególnie pomyśleć o założeniu większego zbiornika na ten gaz, bo to też jest istotne. I czwarty typ jazdy, czy warunki drogowe, to są warunki, bym powiedział, specjalne. Za specjalne warunki uważam na przykład udział w imprezach jakichś takich typu track day na torze Łódź chociażby, czy na innych, gdzieś, gdzie chcemy sobie pojechać, pojeździć, potrenować, chcemy wziąć udział na przykład w jakimś rajdzie amatorskim i będziemy mocno korzystać z samochodu. No pytanie, czy w takich warunkach będziemy jeździć na gazie, czy jednak przełączymy na benzynę. Ale to są w zasadzie cztery takie możliwości, czyli mamy jazdę po mieście, jazdę po drogach podmiejskich, jazdę po autostradach i jazdę taką, powiedzmy, półsportową, jakąś okazjonalną. Jeżeli mówimy tutaj, no warto przy jeździe okazjonalnej, ktoś może mieć samochód terenowy czy uterenowiony, taki jak GMC i chce sobie pojechać w teren, wtedy warto założyć gaz. Jeżeli jeździmy dużo po mieście, też warto założyć gaz i po autostradach również. Na drogach podmiejskich jedziemy takimi optymalnymi prędkościami, bo musicie wiedzieć, że najmniejszy opór powietrza jest przy 90 km na godzinę, więc jeżeli jeździmy drogami podmiejskimi, to uważam, że tam jest gaz najmniej warto założyć. Najbardziej jest w tych skrajnych przypadkach. Punkt ósmy, bardzo ważny, stan techniczny samochodu. Mam tu na myśli ogólny stan techniczny samochodu. Jeżeli samochód jest już leciwy, no bo zakładam, że nowe samochody są w stanie perfekcyjnym, ale rzadko kto z nas jeździ nowym samochodem. Bardzo często jeździmy samochodami używanymi, sprowadzamy je z zagranicy i tak dalej. Więc bardzo istotnym czynnikiem jest stan techniczny silnika. Jeżeli decydujecie się na założenie instalacji gazowej, to macie ten plus, że współczesny gazownik jest bardzo dobrym diagnostą, jeśli chodzi o osprzęt silnika. Bo do gazu trzeba zadbać o układ zapłonowy, o filtry. Innymi słowy, silnik zdiagnozować, czy silnik jest w prawidłowej kondycji. Bo jeżeli silnik jest już nie oddaje pełnej mocy, nie ma prawidłowego składu spalin, palą się jakieś czeki, to trzeba ten silnik doprowadzić do dobrego stanu. Ale jest jeszcze jeden czynnik bardzo istotny. To jest geometria. Jeżeli samochód już ma, jest wytłuczony, ma luzy, ma niepoprawną geometrię, opory toczenia są wysokie, więc jakby całkowity stan techniczny wpływa na to, ile auto będzie zużywało paliwa. Więc jeżeli ktoś myśli o założeniu instalacji gazowej, to pierwsza sprawa, no, należy oszacować, czy dany samochód jest w na tyle dobrej kondycji i w takim stanie technicznym, że warto do niego montować gaz, bo tam może priorytetem wcale nie być zamontowanie gazu, tylko po pierwsze doprowadzenie tego samochodu do prawidłowego stanu technicznego. Może się niestety okazać, że doprowadzenie samochodu do prawidłowego stanu technicznego przewyższa jego wartość i wtedy należałoby rozważyć, czy w ogóle sobie nie odpuścić tego samochodu i kupić inny, w lepszym stanie technicznym. Także jeżeli mamy samochód naprawdę już w nie za dobrej kondycji, to może nie być sensu montować do przysłowiowego trupa gazu. Chyba że ktoś chce zamontować i już go po prostu dobić, ale to nie jest dzisiaj raczej możliwe, ponieważ stacje diagnostyczne coraz ostrzej podchodzą do tematów kontroli. Już nie ma takich patologii jak kiedyś, więc a poza tym ja absolutnie nie namawiam do jeżdżenia z łomami. Punkt dziewiąty. Na zużycie paliwa ma wpływ jakość i kaloryczność paliwa. Natomiast my nie mamy wpływu na jakość i kaloryczność paliwa. Mamy jedynie wpływ na to, gdzie to paliwo będziemy kupować. Śmiem twierdzić, że na chwilę obecną mamy rok 2022. Paliwa, które są sprzedawane u nas w kraju, są w bardzo dobrej jakości. To już nie jest to, co było kiedyś, że można było naprawdę trafić na jakieś fatalnej jakości paliwo. Mam tu na myśli benzynę, mam tu na myśli gaz. Oczywiście zdarzają się przypadki, że zatankujemy brudną benzynę czy brudny gaz. Gaz potrafi być brudny. Mało tego, kaloryczność gazu zmienia się w zależności od pory roku.
musicie wiedzieć, że gaz LPG to jest mieszanina propanu i butanu. Butan daje, jest jakby bardziej kalorycznym gazem, ale się gorzej rozpręża, szczególnie im spada temperatura, czyli temperatura otoczenia, jeżeli spada, to zimą butan by się nam niedobrze rozprężał. Dlatego proporcja jednego gazu do drugiego wynosi 60% butanu, a 40% propanu w okresie ciepłych dni, w okresie powiedzmy wiosenno-letnim. Natomiast w okresie jesienno-zimowym zmieniana jest proporcja, jest więcej propanu, 60% propanu, 40% butanu i ten gaz jest, lepiej się rozpręża, ale jest mniej kaloryczny. I dlatego zimą samochód będzie zawsze palił więcej gazu. Jeśli chodzi o benzyny, nie ma takiej zmiany składu. W benzynie jest zawsze stały skład, a przynajmniej taki powinien być. I to jest kolejny czynnik, że zimą samochody będą więcej paliły. Jeśli chodzi o gaz, no to niestety musicie to uwzględnić, że jeżeli gazu zimą będzie samochód zawsze palił więcej, choćby dlatego. To nie jest duża różnica, ona jest kilkuprocentowa, ale jest zauważalna. Ostatni punkt programu, moi drodzy, kochani. Punkt numer 10. Nawyki kierowcy. Styl jazdy. Ma to olbrzymie znaczenie. Mówimy o eco-drivingu, teraz tak popularnym. Nie każdy kierowca jest miłośnikiem eco-drivingu i z tego, co zauważyłem na grupie KMLPG, większość kierowców, którzy jeżdżą na gazie, są miłośnikami jazdy dynamicznej. Rozróżniamy, powiedzmy, dwa style jazdy. Jeden kierowca będzie jeździł delikatnie, ekonomicznie, drugi będzie jeździł dynamicznie. Inni będą jeździli gdzieś po środku. Im kierowca bardziej dynamiczny lubi dać w gaz, temu opłaci się gaz. Kierowcy, którzy jeżdżą delikatnie, ekonomicznie, już może nie mają aż tak wielkiego parcia na to, żeby wyposażyć swój pojazd w instalację LPG. Tak jak widzicie, suma tych wszystkich 10 czynników powoduje, że nie sposób jest odpowiedzieć na pytanie, ile pali samochód, a takie pytanie bardzo często zadają mi klienci chcący zamontować gaz. Chcą zrzucić z siebie odpowiedzialność i przerzucić ją na mnie, czy też na innego montera gazu, jakich jest wielu. A więc daję Wam wszystkim ten film po to, to wszystko, co tu powiedziałem, musicie sobie uwzględnić. Punkt pierwszy, jeżdżę takim a takim samochodem tutaj. Opłaci się, nie opłaci i sobie piszemy. Plus, minus. I jeżeli nam wyjdzie przewaga tych sprzyjających czynników do montażu gazu, warto to zrobić. Jeżeli wszędzie będziemy mieli minusiki albo przewagę tych minusików, nie warto iść w LPG. Odrębną sprawą jest obawa, bo jakie są obawy o jak założę gaz? Pierwszą główną obawą to jest, czy mi się nie zepsuje silnik, czy mi to nie skróci żywotności samochodu, co się może dziać, czy nie wybuchnie, ale to jest temat na inny film. Tak czy inaczej, zostawiam Was z tymi 10 punktami. Piątek, weekendu, początek. To mówiłem ja, LPG Majster. Zapraszam do subskrybowania kanału, do łapek w górę. Bądźcie ze mną. W kolejnych odcinkach rozłożę na czynniki pierwsze każdy z tych 10 punktów. Poczynając od pierwszego, przygotuję się do tego i będziemy sobie snuli dalsze rozważania. Także trzymajcie się cieplutko. Cześć, hej.